Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy, jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki? Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabelle. Ech, to chyba nie to. To jego dawna uczennica. Trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chcę tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christiana, siebie nazywała Anastazją. Rzeczywiście, galopująca perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejce, to zwiał przez okno. Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Weź go na ręce, szybko! A to jak się rozsierdzi, ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. Miłosierni. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, no.
Nie podejrzewałem go o taką skromność.